Ostateczny sukces w rolnictwie to równanie z wieloma zmiennymi, jak parametry gleby, parametry pogody, czy oczywiście parametry otoczenia ekonomicznego. Zgodnie z powiedzeniem, że nie możesz zarządzać tym, czego nie mierzysz, im więcej danych posiadasz, tym bardziej precyzyjne planowanie, plonowanie i lepszy wynik końcowy. Dlatego już dzisiaj chcemy zaprząc te nowoczesne urządzenia do testów laboratoryjnych i uzupełnić brakujący element w zarządzaniu gospodarstwem. Znajdujemy się w innowacyjnym laboratorium nawozów dolistnych marki Folik. Zakres pracy naszego laboratorium obejmuje 4 główne aspekty badawcze, czyli kontrolę jakości nawozów dolistnych, rozwój portfolio produktowego, serwisy dla klientów, a także wsparcie działu handlowego. Podstawowym i nadrzędnym aspektem pracy laboratorium jest zapewnienie najwyższej jakości nawozów dolistnych Folik. Każda partia produkcyjna podlega rygorystycznej analizie i ocenie, zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak i po jego zakończeniu, by każdy produkt opuszczający nasz zakład odznaczał się pożądaną stabilnością i powtarzalnością parametrów fizyko-chemicznych. Kontrolę jakości naszych produktów prowadzimy przy wykorzystaniu nowo zakupionej aparatury pomiarowej, która pozwala na ilościowe oznaczenie wszystkich mikro- i makroelementów niezbędnych z punktu widzenia prawidłowego żywienia roślin uprawnych. Proces tworzenia nowych nawozów Folik prowadzony jest w oparciu o opracowaną przez naszych ekspertów rygorystyczną procedurę. Pierwszy etap projektowania naszych nawozów obejmuje badania rynkowe i określenie aktualnych potrzeb rolników. Następnie tworzymy prototypową recepturę, którą kolejnie wdrażamy w naszym laboratorium. Testy laboratoryjne otrzymanego prototypu nawozu obejmują analizę parametrów fizyko-chemicznych, składu chemicznego, ocenę stabilności, a także kompatybilności ze środkami ochrony roślin. Do dalszych etapów badań dopuszczane są jedynie produkty, które przeszły wszystkie zaplanowane testy laboratoryjne. Ostatni etap stanowi transfer do skali półtechnicznej, ocenę stabilności w opakowaniu oraz testy polowe, a finalnie określona zostaje skuteczność danego produktu na podstawie badań tkanek roślinnych. Możemy wykonać podstawowe badania gleby. Możemy sprawdzić wodę używaną do oprysku, wyznaczyć krzywe zmienności wartości pH i twardości wody i wtedy będziesz wiedział, jakiego i w jakiej ilości kondycjonera wody użyć. Możemy wykonać test kompatybilności nawozów dolistnych i środków ochrony roślin. Podstawowy, absolutnie interesujący test i będziesz wiedział, jak uniknąć problemów w opryskiwaczu przy tworzeniu mieszanin zbiornikowych. Możemy zmierzyć zawartość podstawowych składników pokarmowych w liściu podczas wegetacji roślin i wskazać precyzyjnie, czego im brakuje. I w końcu możemy również, co jest niezwykle ciekawe, zbadać nasiona zebrane na danym polu i określić, z jakimi składnikami rośliny miały największy problem. Oczywiście jest to post factum, ale otrzymujemy niesamowicie istotną informację na przyszłość, jak podejść do nawożenia. Znając plon, możemy również określić poziom wykorzystania azotu. Macie zatem wpływ na zrównoważone nawożenie i koszty w gospodarstwie. Wszystkie serwisy laboratoryjne w Agri będą dostępne pod marką Agralytics. Od dzisiaj macie wpływ na kontrolę nad odżywianiem roślin. Wiecie, czego im brakuje do wykorzystania pełnego potencjału i jak zwiększyć wykorzystanie najdroższego składnika w nawożeniu, jakim jest azot. Wiecie, jak zarządzać składnikami pokarmowymi, ponieważ jemy życie.